Witam serdecznie wszystkich swoich widzów i dzisiaj specjalne wydanie na prośbę mojego widza. On faktycznie nie jest ani po nawigacji, ani po mechanice, to znaczy studiuje elektrykę i chciałbym mu dzisiaj trochę z elektryki, obiecałem, że pokażę, nie tylko maszynę i nawigację i kuchnię, ale coś z elektryki. Właśnie mamy taki przypadek, na warsztacie mamy akurat lampę oświetleniową, to jest lampa burtowa, pilotowa. Jak bierzemy pilota na burtę, to jest ona zapalana, żeby wieczorem pilot wiedział, jak po sztorm trafie wejść na nasz statek. No ale oczywiście, że jak jest ona na burcie, no to wiadomo, po jakimś czasie puszczą uszczelnienia. No i musicie mi wierzyć na słowo. Nie miałem wcześniej czasu nagrać. Masę wody wylaliśmy z tej lampy. Także musi teraz nasza złota rączka Zbyszek, drugi mechanik, posprawdzać wszystkie kable, czy gdzieś nie ma przebicia, oczyścić, no i oczywiście uszczelnić i zamontować. No, dodam tylko, że Zbyszek skończył właśnie kierunek elektryczny. Wiele lat pływał za elektryka, także to jest złota rączka i mechanika, i elektryka. No i tak na tym warsztacie będzie walczyć. Oczywiście tutaj nie pokażę, ale w tym momencie mój kolega Piotr, nawigator, przyszedł z odwiedzinami do warsztatu i hałasuje mi tutaj. A to są nie hałasuje. To jest lampa. A za chwilę przeniesiemy się na burtę, pokażę, gdzie ona jest zamocowana. A oczywiście szkło, uszczelnienie. A widzimy, w jakim opłakanym stanie to jest. No ale to jest zamontowane na burcie, tam gdzie często wchodzi fala. No i my już na to wpływu nie mamy. Ale szczęściowo Zbyszek oczyścił, wodę wylał. Także myślę, że dzisiaj będzie z powrotem zamontowana. Tu mamy ten metal odblask. No także na morzu zawsze są pełne ręce roboty. Nie ma czasu i nie wiadomo kiedy co wyskoczy. Także tutaj obiboków to raczej niemile widziani by byli.